Witam wszystkich. Jestem dziennikarzem kanału Giemboknia TV i Powiat. Hitem w sieci stało się właśnie filmik z interwencji brzeskiej policji, drogówki, zatrzymujący do kontroli samochód, w którym jechała para młoda. Sprawa wywołuje sporo emocji. Na głównie mundurowych sypią się gromy. Ale czy słusznie? Głos zabrała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Chodzi o sprawę, gdy państwo młodzi... Miejsce do zdarzenia doszło 9 września bieżącego roku w Szczurowej. Przed parą młodą jechał motocyklista. I w pewnym momencie on jechał na jednym kole. I co się dalej stało? Zobaczcie film. Policja? Masz papiery, nie? Dzień dobry. Dzień dobry, policja drogowa w Brzesku, znamy tego pana, czy nie? Ja osobiście go nie znam. No nie chcę państwu zepsuć uroczystości. Pytam jeszcze raz. Ostatni. Czy znamy tego pana? Ja go nie znam. Nie znamy, tak? Znam go. Proszę dowód rejestracyjny, ubezpieczenie OC, prawo jazdy. Dlaczego pan nie korzysta z pasu bezpieczeństwa w trakcie jazdy? Jestem tylko kierowcą tutaj. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nie zatrzymanie się. On po prostu zobaczył, że ktoś jedzie i się przyłączył. Ja nie wiem. Ten pan na motocyklu to się tak nie rozumiem. Dobrze, wszystko jasne. Trójkąt gaśnicę proszę okazać. Co się stało po zatrzymaniu tego samochodu, po kontroli? Zobaczcie dalszy ciąg tego materiału filmowego. Tak, od samego początku. Ja was oskarżę, bo są dzieci, małe dzieci w auta. Mama, nie! I tyle. A więcej ich, będą teraz wszystkich spisywać. O, dyskoteka! Czekaj, z pałką idą, będą bić ludzi. Ale lubicie pan dokument. Śmiech, naprawdę śmiech w taki dzień? Trzymać, bo przykistaje kał. Albo... Proszę pana, jedziemy na nasz ślub. Nic nie zrobiliśmy. Nic. A tu nie zna żadnych motorów. Prawda to się nadaje, nie? To się nadaje do środka. Już kończą tu policja. Do końca, a wy gdzie? Statystyki wzrosną. Gadać z nimi, chodźmy, jedziemy. Życzymy panu wszystkiego dobrego, tak jak pan nam wie pan co? Gdyby ten motocyklista się zatrzymał, nie byłby problemu absolutnie. No to co, motocyklista się nie zatrzymał, bo tu macie samochody? Byliśmy zatrzymać? Do nas. Proszę pana, motocyklista jechał drogą. Ale panie szanowny, zatrzymywałem tylko... No to za nim kogo ty jedziesz? Ja jeździć za nimi? Na rowerze to byś jechał jeden z drugim. Będzie pan wzywany tutaj kierowca z 21 września we faktach około godziny 19:20 w TVN pokazał ten materiał filmowy oczywiście zakrywając twarze, i też żartobliwie pokazał inną scenę, a jak to opowiedzieli, tak żartobliwie w TVN-ie, zobaczcie ten materiał. W szaku weselnego zdają motocyklistę, no i prościej byłoby ich rozpytać o tożsamość tego uciekiniera, niż gonić go. Rozpytanie na nic. Jak nie znają, to poznają, co znaczy nie udzielać odpowiedzi, gdy władza pyta grzecznie. Proszę do budowy stransy ubezpieczenia i prawo jazdy. Proszę nie panie proszę Państwa ubezpieczenia w trakcie jazdy. Wyjmą gaśnicę, proszę o kasę. Gaśnica się przyda na żarliwość stróża prawa. Przeprowadził kontrolę po złości, żeby tylko dopiec tym młodym. Na rozpalone emocje gości. Miało być wesele, a zrobiło się niewesoło. Miał być stół z daniami, a weszły posiłki z pałami. Statystyki wzrosną. Wzrosło i skoczyło ciśnienie. Na nic tłumaczenie. Gdyby ten motocyklista się zatrzymał, nie byłby problem absolutny. Problem w tym, że to niemożliwe, by policjant był nadgorliwy i złośliwy, by chciał dopiec młodej parze na nowej drodze życia. Jedyne wyjaśnienie, o nim zrobił taką klasyczną bramę. Proszę wniknąć? Jasny gwint. Dobra, już na to przymkniemy oczy. Tradycyjna zabawa weselna z finałem w postaci mandatu. Tu w sumie 2000 ml. Jest co wspominać. W pierwszym momencie był to dla nas szok, tak? Ale kiedy zobaczyliśmy te napisy markerem na kamizelkach policja bądź milicja, wtedy wiedzieliśmy, że jest to brama weselna, tak? A tu o dziwo nikt się nie zorientował, że to zabawa. Drużbę. I moje takie wyjaśnienia. Policjant przypuszczał, że motocyklista, który oddalił się z miejsca kontroli, był uczestnikiem, a zarazem prowadzący cały orszak. Wynikało to z faktu, że w kolumnie było ich także kilku innych motocyklistów. Na to w tej okolicy odbywały się jeszcze inne orszaki weselne, pilotowane przez motocyklistów. W trakcie interwencji policjant stwierdził, że kierowca za samochodem osobowego nie ma zapięty pas. I były bardzo dużo tych, wiadomo, emocje towarzyszyły uczestnikom weselnym orszaku. Generalny pojazdy kolumny weselnej, zwłaszcza państwa młodych, były kontrolowane wyjątkowo sytuacja. Policjanci z szacunkiem się odnoszą do tego typu zwyczajów, zapewnia pani Ewelina Burda z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. No ale cóż, to jest takie jakby, no że ten tutaj jechał ten na jednym kole, no to wbrew trochę takim przepisom drogowym. Co się stało? I jeszcze mogę powiedzieć tak, że policja tłumaczy się, że interwencja była warunkiem zachowania motocyklisty cechującego się zupełnym brakiem poszanowania dla odbywających się norm prawnych. No i gdyby zatrzymał się do kontroli, tak jak policjant prosił, nie byłoby żadnych konsekwencji. W ocenie działania policjantów w tym etapie jest przesadne, że musieli na państwo młodzi zatrzymać. To co ja wiem i jeden z portali Bocheński napisał, policjanci już znają dane personalne motocyklisty, który powinien zostać przesłuchany w sprawie wykroczeń, których się dopuścił. Sprawdzamy uzyskane informacje w tej sprawie, a także doniesienia, że już wcześniej zajmował się pilotowaniem orszaków weselnych. Tak powiedział oficer prasowy brzeskiej policji. Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć!